Witam serdecznie. Ja jestem Agnes, a wy oglądacie Alan Wake 2. The Lake House. This isn't the floor I wanted. No właśnie. Fucking elevator. Znikniesz? Wish the elevator would stop moving. No właśnie, to jest to samo, o czym pomyślałam. Tutaj mamy w sumie lepiej widoczną naszą mapę. O! No tak, przecież ja tutaj mogłam zajrzeć. Rdzeń mocy, odbiornik rdzenia mocy, przełącznik paneli. Ominęłam jakiś pojemnik. Ale tu jest zamknięte. Może uda nam się tutaj otworzyć do... Właśnie, do tej karty z poziomem dostępu trzeciego, o którym była mowa. O której w sumie, bo chodzi o kartę. To wtedy sobie tutaj ten pojemnik zgarniemy. Rekonstrukcja maszynopisu, biuro głównego technika. Także mam nadzieję, że uda nam się tam wrócić. No, szczególnie, że właśnie jest ta broń. Ale my tej karty chyba nie mogliśmy wcześniej zdobyć, a przynajmniej nie widziałam jej nigdzie tu w okolicy. Tutaj nie ma obrazów, no to może nagle nas nie zaatakują. Zamknę. Co to było? Coś tam jakby jest? A, okej. Okay. Coś będzie do obejrzenia. Rudolph Lane stood back from the canvas. He didn't recognize the piece. Did he paint this? His mind was foggy, unfocused. He knew the Marmots were putting something in his food. A man in a white coat came to steer Lane back to his cell. He did not resist. He was too tired. He lay on the bed, but the stench in his cell wouldn't let him sleep. An acid stink. The turpentine. The paint. It was all over him. Years of it. 1,000 paintings. 1,000 more to come. A putrid weight he could never wash away. Cold hate simmered below the mist clogging his thoughts. Hatred for the paint. Hatred for the brushes. For the Marmots. For himself. Okay. Właśnie zdziwiłam się, że nie ma napisów, nawet w języku angielskim, a tutaj widzę, że po prostu Alan czytał ten tekst. Przeczytajmy sobie go teraz. Po polsku. Rudolph Lane oddalił się od płótna. Nie poznawał tego dzieła. Czy on to namalował? Jego umysł był spowity mgłą, rozproszony. Wiedział, że Marmontowie dosypywali mu coś do jedzenia. Mężczyzna w białym kiltu, białym kilcie raczej, przyszedł, żeby zaprowadzić go do celi. Lane nie stawiał oporu, był zbyt zmęczony. Leżał na łóżku, ale smród w jego celi nie pozwalał mu zasnąć. Kwaśny odór, terpentyny, farby, spowijał go całkowicie. Jak nagromadzony przez lata brud. Po 1000 malowideł. Czekały go 1000 kolejnych. Gnijące brzemię, którego nie da się zmyć. Pod oparami, które spowijają jego umysł, kipiła zimna nienawiść do farby, do pędzli, do Marmontów i do siebie samego. Słowa w zdaniu SWZ. Max 12, minimum 1, średnia 6,81. Czy A liczy się jako słowo? Ciekawe. Styl. Zawiera dialog, szorstki dobór słów, trzecia osoba wszechwiedza, duży przedział czasu. Koncepcje fabularne. Marmontowie, Diana, Jules, FBC Lake House, konflikt, woda, ciemność.
Diana and Jules Marmont had once been a team. Rising stars in the Bureau, both talented in their own way. Diana innovated and Jules got funding from the bureaucrats. Cooperation led to respect. Connection. Then after a decade of hard work, the happy couple were promoted. Co-heads of research. Their first years at the Lake House were good. Challenging, but not insurmountable. Not for them. Gradually, thoughts fell into their heads like drops of dark water. Why does she get all the credit? Why does he get any credit? With that, a crack formed in the Lake House. The Marmonts and their work became arrogant, erratic. The crack widened and the water seeped in. Może jeszcze podsumujmy i przeczytajmy sobie. Diana i Jules Marmont byli kiedyś drużyną. Schodzącymi gwiazdami biura, oboje utalentowani na swój sposób. Diana była innowatorką, a Jules zdobywał fundusze od biurokratów. Współpraca zrodziła szacunek, więź. Po dekadzie ciężkiej pracy szczęśliwą parę awansowano na szefów wydziału badawczego. Ich pierwsze lata w Lake House były dobre, wymagające, ale przeszkody nie były nie do pokonania, nie dla nich. Z czasem do ich umysłów zaczęły napływać myśli jak kapiące krople ciemnej wody. Czemu ona zgarnia całe uznanie? Czemu on zgarnia jakiekolwiek uznanie? I tak w Lake House pojawiła się szczelina. Mahmontowie i ich praca stali się aroganccy i nieobliczalni. Szczelina się poszerzała, a do środka sączyła się woda. Słowa w zdaniu, SWZ, maksymalnie 15, minimum 1, średnia 6,41. Styl skupia się na postaci, Lane. Czas przeszły, szorstki, dobro słów, więcej przymiotników, konkretny wyciek czasu. Wycinek czasu, przepraszam. Koncepcje fabularne, Rudolf Lane, farba, smród, Mahmontowie, nienawiść, konflikt. Co to jest? A, przecież flara. Ajajaj. Znowu nie działa. Komputerek. O. September 12, 2023. Notes regarding a page of an Alan Wake manuscript I found in the archives. I checked the records, and this page is not in our inventory. I believe it manifested inside the Lake House directly. I won't be filing this page. It'll just send Jules into a panic. The page is written in Wake's usual style, so I can't say for certain if it's being literal or figurative when it calls us monsters. But what's interesting is that the page indicates that a painting succeeded in linking Cauldron Lake's threshold with our facility. Writing has always been the clearly superior avenue of research, but I never considered that the writing itself would dictate a different art form as a catalyst for our success. I cannot accept that. I can't allow Jules to stumble his way into success. Not after the years of work I put into this research. I got word yesterday that two writers are visiting Bright Falls. I will beat Jules to the finish line. O, proszę. Nawet słuchać w jej głosie, jak chce, jak czuje, że musi pokonać swojego Julesa. 06.03.2023 roku. Zmiany organizacyjne. Od teraz badania prowadzone w Lake House będą podzielone na dwa osobne projekty. Projekt X. 10.032 AW, kryptonim Arbutus, skupi się na badaniu tekstów cenzura, a jego dyrektorką zostanie dr Diana Mahmont. Projekt C43210 RL, kryptonim Ramnus, skupi się na badaniu cenzura i jego dzieł. Oho, czyli to nas chyba teraz interesuje najbardziej. A rolę jego dyrektora pełnił będzie dr Jules Mahmont. Personel zostanie wkrótce poinformowany o przydziałach do projektów i wszelkich wymaganiach w kwestii zmiany stanowisk.
Liczę na waszą cierpliwość podczas tej reorganizacji. Jest to wewnętrzna sprawa placówki i nie należy omawiać jej z agentami lub zespołami z zewnątrz. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o bezpośredni kontakt. Podpisano Harry Kingston, administrator obiektu. Dobrze. Ale tu jest w miarę okej. Ewentualnie będzie trzeba tutaj wrócić, żeby poczytać, co jest w komputerze. No tak, tam można obejrzeć. Ale może najpierw tutaj. Ale nie, nie tak! Czekaj, czekaj, może lepiej o... Nie wiem, jakoś czuję się bezpiecznie, jak te drzwi są zamknięte. Chyba, że tu ktoś jest, to wtedy gorzej. O, mamy rdzeń, tak? Na schemacie. O, tutaj też. 24.03.2022. Proces udoskonalania dotyczący kalibracji wyników pracy AMP. Automatyczna maszyna pisząca, czyli błędnie tutaj wcześniej uznałam, że to jest rdzeń, będzie generowała treść naśladującą twórczość Alana Wake'a, znanego para-utylitarysty w celu wpłynięcia na rzeczywistość tak skutecznie, jak robią to dzieła pana Wake'a. Osiągnięcie zamierzonego poziomu autentyczności wymaga oceny i klasyfikacji każdej strony wyprodukowanej przez AMP pod kątem podobieństwa do oryginalnego stylu Wake'a. Poszczególne strony będą oceniane według następujących kryteriów. Numer 1. Zrozumiałość. Kryterium podstawowe. Język tekstu musi rozwijać opisywaną historię w sposób zrozumiały i naturalny. Numer 2. Styl. Strona musi wiernie naśladować typowy styl twórczości Wake'a przedstawiony na oryginalnych stronach przechowywanych w Lake House, które pełnią funkcję materiału odniesienia. Numer 3. Ton. Strona musi wiernie naśladować typowy ton twórczości Wake'a przedstawiony na oryginalnych stronach przechowywanych w Lake House, które pełnią funkcję materiału odniesienia. Numer 4. Treść. Strona musi wiernie naśladować typową treść twórczości Wake'a przedstawioną na oryginalnych stronach przechowywanych w Lake House, które pełnią funkcję materiału odniesienia. Ocenione strony zostaną przetworzone przez algorytmy jako preferowane materiały odniesienia, co umożliwi ciągłe udoskonalanie tekstów produkowanych przez AMP, aż do wyprodukowania treści nierodziącej się praktycznie niczym od dzieł Alana Wake'a. Po zrealizowaniu tego celu przekażemy AMP instrukcje dotyczące dalszej produkcji, zmierzające do uzyskania kontroli nad zdolnością Wake'a do ustanawiania więzi z mocą cienia. To ciekawe. Można się pobawić? Chyba nie. Chyba tutaj tyle. Teraz sobie pooglądamy film. There was a crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. There was a crack in the lake house.
The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. O, będziemy potrzebować gdzieś hasła? There was a crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. Mamy naszą miejscówę. Czyli trzeba tam zajrzeć, zanim udamy się dalej. A na pewno warto. No, może nie trzeba, ale warto. Ale nie można tu nic zgarnąć. A można. Dziękuję. Może tym razem ręczny? To lećmy dalej. Chociaż w sumie sprawdźmy. U. Ciekawe miejsce, ciekawe miejsce. No to byliśmy tam. Podoba mi się. Please don't let this be what I think it is. As you know by now, typewriters and Cauldron Lake do not mix. And a room full of them all clacking away. 100% bad news. Oj, oj. Tam zamknięte. Tylko zerknę. Przynajmniej nie widać. Może spróbujemy tutaj, bo zieloność, na zielono się świeci. Ciężko ogólnie coś znaleźć, jak tu nic nie widać. No, znowu mi to zrobiłaś. June 3, 2022. Raport dotyczący postępów dotyczący śledztwa w sprawie marki maszyny do pisania. Śledztwo mające na celu ustalenie konkretnej marki modelu maszyny do pisania używanej przez Alana Wake'a w celu wykorzystania tej konkretnej marki w ramach cenzura i przy AMP nadal nie przynosi rezultatów. Źródła, z którymi nawiązano kontakt przy zachowaniu dyskrecji. Wydawnictwo Wake'a, rezultat brak przydatnych informacji. Agent Wake'a, rezultat odmówił rozmowy na temat spraw klienta. Małżonka Wake'a, rezultat odmówiła rozmowy. Cenzura, rezultat brak przydatnych informacji. Sprawdzono wszystkie dostępne w internecie wywiady, publikacje, materiały związane z Alanem Wake'iem. Rezultat brak przydatnych informacji. Odnośny zespół będzie kontynuował poszukiwanie alternatywnych źródeł informacji. AMP będą nadal używane z dostępnymi maszynami do pisania, dopóki nie uda się ustalić preferowanej marki Wake'a. Teoretycznie replikowanie stylu pisarskiego Alana Wake'a przy użyciu maszyn do pisania tej samej marki powinno dać optymalne rezultaty. Dyrektor projektu zasugerował, że należy rozpocząć podobne śledztwo w sprawie marki tuszu używanej w maszynie do pisania Wake'a. To faktycznie konkretne poszukiwania. A tu się okaże, że sam Alan Wake nie pamięta, jakiego tuszu. Co, nie ma więcej? A jest, jest. Znaczy, że będą tutaj na nas czyhać? W sumie one hałasują. Tam jest czerwony, tu jest czerwony, nie wiem, w którą stronę mam iść. Thank you.
Albideł nie ma, to wiadomo, może cienie nas zaatakują, albo nie wiem co. Potrzebujemy karty. Poziomu nie wiem, drugiego, trzeciego najlepiej, bo wtedy broń możemy odblokować. Może nam tutaj nawet nie zagraża, tylko musielibyśmy wyjść. I wtedy nam wyskoczy? Teraz po prostu tylko z każdej strony się zagrożenia spodziewam. O, tutaj mam dużo zielonego. Chodźmy. Jakieś informacje kolejne. March 7th, 2018. Notes regarding Dr. Emil Hartman, founder of the Cauldron Lake Lodge, where he manipulated artists in an attempt to control the power of the shadow. I've gone through his notes, which were confiscated by the Bureau after his arrest in 2010. Overall, Hartman's work was sloppy. Complete disregard for proper scientific method. But he was bold enough to try something we haven't. Our procedural writing machines are promising, but we could understand the effects of Cauldron Lake's threshold much better by observing live artists in action. Thanks to Hartman, we even have a list of prospects. Next step is to send Dr. Darling a request to bring some in to the lake house for analysis. Okej. 19.01.2022. Projekt Arbutus. Notatki badawcze dotyczą treści maszynopisu Wake'a. Zaczęliśmy odnajdywać strony z dużym prawdopodobieństwem napisane przez Alana Wake'a, parautalitarystę i podejrzanego w dawnych sprawach związanych z ZO w Cauldron Lake. Nie lubię wprowadzać siebie lub swoich poglądów do swojej pracy, tutaj muszę to zrobić, aby odnieść się do badanej kwestii. W celu zapewnienia ewentualnym przyszłym czytelnikom punktu odniesienia nazywam się dr Diana Magmo i jestem kierownikiem do spraw badań w Lake House. Strona, którą niedawno znaleźliśmy, stanowi streszczenie mojego życia z Julesem Magmo, moim mężem i współpracownikiem naukowym. Zmienia nas w postaci w fabule. Pojawiają się tam uogólnienia i założenia, które muszę spróbować ocenić bez emocji czy uprzedzeń. Zgodność z prawdą tego tekstu jest intrygująca. Traktuje o naszej przeszłości, biurze, ale opisuje też szczegółowo nasze wewnętrzne myśli, których nie mógł znać żaden zewnętrzny rejestrator. Między mną i Julesem rzeczywiście pojawił się w zeszłym roku narastający konflikt interpersonalny. Rodzi to wiele pytań. W jaki sposób Wake, w jakim miejscu by tego nie pisał, zdobył takie informacje? Czy może sama strona determinowała te emocje i wydarzenia? Nie mogę uwierzyć, że oddziaływanie zdolności Wake'a sięgają na tyle daleko, by mogło podyktować całą moją karierę w FBC. A jeśli tak było, jakie to miało znaczenie? Czy gdyby człowiek wiedział, że jego życie kieruje zewnętrzna siła, zmieniłoby to jego naturę? Jego zachowanie, jego osobowość? Moje kłótnie z Julesem nie wnikają z nagłej zmiany osobowości, tylko z rosnącej niechęci. Jestem o tym stanowczo przekonana, choć nie ma na to dowodów. To stawia nowe pytania przed naszym zespołem badawczym. Jakiej metodologii można użyć, by dowieść, że działania danej osoby, jej umysł, jej miłość lub też niechęć faktycznie znajdują się pod jej kontrolą? To ciekawe. Coś gdzieś jeszcze? O, proszę. Zgarnę. Aha. No to zgarnęłam. Tyle tam było, że nic. No nie, no ewidentnie nic nie mam.